Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Zapraszam Was na fragment mojego najnowszego wykładu na temat magii bogactwa, o tym, jak otworzyć kanały przepływu, jak je oczyścić i o tak zwanym zbieraniu na czarną godzinę i jaki ma to wpływ na energię. Cały wykład trwa około godziny i jest dostępny po wpisaniu kodu dostępu na miesiąc sierpień na moim blogu bukardimaria.com. I w tym miesiącu przed nami jeszcze bardzo, bardzo wiele różnych innych tematów z zakresu duchowości, magii, z zakresu energii. I tak jak co miesiąc jest to około 15 do 20 godzin. Jeżeli jeszcze nie masz Twojego kodu dostępu, to tutaj w opisie tego filmu jest adres mojej strony. Wchodzisz na nią i tam masz zdjęcie Miesiąc z Marią Bukardi. Po zamówieniu kodu otrzymujesz wszystkie moje książki, możesz je wszystkie wydrukować, możesz z nich korzystać dowoli, wszystkie moje słuchowiska, dostęp na dany miesiąc, czyli do około 15-20 godzin wykładów, a także otrzymujesz kod rabatowy na wszystkie moje prace, czyli możesz wykorzystać przy zamówieniu talizmanów, przepowiedni, rytuałów. Dodatkowo co miesiąc mamy spotkanie, czyli w ramach Twojego dostępu otrzymujesz również dostęp do spotkania podwyższania wibracji, to jest spotkanie telepatyczne, a także wiele, wiele innych. Tam na stronie jest to wszystko opisane. A teraz zapraszam na fragment. Jak zbierać i co zbierać? Co można zbierać? Można zbierać rzeczy materialne, można zbierać pieniążki, można zbierać jakieś dobra materialne i to najczęściej nam się kojarzy właśnie z tym gromadzeniem, prawda? Jeżeli mówimy o gromadzeniu, to już każdy od razu ma przed oczami konto bankowe. Pięknych wspomnień, pięknych emocji, pięknych przeżyć. I gdy pojawia się w naszym życiu, to należy się zastanowić, czy czasem może zbierasz za wszelką cenę rzeczy materialne, zbierasz pieniążki na czarną godzinę, na jakiś trudny czas i odmawiasz sobie wszelkich innych przyjemności. Czyli przykład. Ktoś Cię zaprasza na wycieczkę. Nie, nie mogę, bo muszę pracować, bo muszę spłacić jakiś tam kredyt albo zbieram na czarną godzinę. I to nie da nam szczęścia, nie da nam to satysfakcji. Trzeba zachować harmonię, taką równowagę pomiędzy pięknymi przeżyciami, pięknymi emocjami, dostatkiem finansowym, zdrowiem i tak dalej. Pewność, że ten efekt będzie mizerny, ten efekt będzie coraz gorszy i gorszy. I bardzo często jest tak, gdy mamy jakieś problemy finansowe, to staramy się to nadrabiać, czyli jeszcze więcej pracować, jeszcze więcej i zamiast przepływu mamy coraz większy odpływ. I czasami pytamy się, ojej, przecież już tyle pracuję, a mam coraz mniej. Ten moment i zająć się czymś zupełnie innym. To może być na krótki czas, by zbierać inne doświadczenia, inne piękne obrazy, inne piękne emocje. Bo wtedy, gdy Ty się otworzysz, Ty otworzysz swoje te kanały przepływu, bo zbierasz coś zupełnie innego, prawda? To jest bardzo trudne. Gdy mamy trudności finansowe, nagle zamknąć wszystko i wyjść na zewnątrz i iść sobie na spacer, prawda? Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo znam to z Waszych listów, że wielu osobom przychodzi to trudno, ale wiedz, że to Ci właśnie pomoże. Gdy Ty zamkniesz na jakiś czas tą dziedzinę, w której masz problem, w której masz odpływ i zajmiesz się czymś, co sprawi Ci przyjemność, nawet jeżeli to jest kompletnie irracjonalne i swoją głową nie jesteś w stanie tego pojąć, jak idziesz na spacer, gdy masz trudności finansowe, albo jak spotykasz się z ludźmi, spędzasz z nimi czas, gdy Ci tutaj, nie wiem, pali się pod nogami. Ale to jest bardzo ważne. Jak Wam się to uda, to również zauważycie, że Wasze kanały się otworzą. Wy przyjmujecie z tego otwartego kanału te doświadczenia, spotkań z innymi ludźmi. Wy przyjmujecie jakieś tam piękne obrazy przyrody, natury. Nagle wracacie do Waszej pracy i tutaj macie przepływ finansowy. A żeście nic nie robili. Przez tydzień żeście nic nie robili, bo żeście tylko zajmowali się naturą i tym, jakie życie jest piękne.
A tutaj jest przepływ finansowy. A gdyżeście cały czas siedzieli w tym biurze i cały czas starali się pracować po 12 godzin, to był cały czas odpływ. To jest bardzo ciekawe, kochani. Ja Wam mówiłam o tym w mojej książce Magia Bogactwa. Tam bardzo wiele takich mechanizmów. Patrzeć na wszystko z góry i zobaczyć, co sprawia Ci przyjemność, co sprawia Ci w tej chwili namiętność, prawda? I wtedy tym się zająć, a to drugie, niech troszeczkę poczeka, bo wtedy jak Ty coś namiętnie, z przyjemnością robisz, otwiera się kanał i automatycznie wszystkie inne kanały się otwierają. Aby nie bać się skakać daleko i sięgać wysoko. Rozumiecie, co mam na myśli? Prawda? Namiętność wręcz w pokonywaniu tych trudności, taka lekkość. Czyli tego również chce nas nauczyć, że gdy wspinamy się w górę, i to może być symbolicznie w każdej dziedzinie naszego życia, czyli gdy chcemy coś osiągnąć, jakieś plany, zrealizować jakieś cele, to mamy się tego nie bać. Mamy być pewni tej siły i mocy, która jest w nas. Mamy być pewni tego boskiego przewodnictwa, czyli tej siły jak gdyby wszechświata, że ona nas wspiera. I wówczas z lekkością, z namiętnością wręcz, pewnością siebie i takim odczuciem, że nie ma się czego bać, że nie boję się, bo wiem, że jestem w stanie wszystko osiągnąć, wzbijać się w górę, coraz wyżej i wyżej. I to może być w znaczeniu realizacji celów materialnych, ale również duchowych, czyli podwyższania wibracji, przechodzenia na wyższe poziomy świadomości, żeby się nie bać, tylko iść wyżej i wyżej i wyżej.